Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Diego w kolejnym odcinku z gry pod tytułem Alone in the Dark. Dzisiejszy odcinek zaczynamy w korytarzach tej przeklętej bestii. Mam nadzieję, że w miarę szybko ją wyminiemy. Ale prędkość tego zależy od tego, jak w miarę zgrabnie wyminiemy wilkokłaka. Jesteśmy na dobrym tropie. Zajmiemy tylko 2 punkty obrażeń. I możliwe, że jakoś, że tak powiem, wyrobimy się przed robalem. Dobra. Dajesz, Carnby, dajesz. Ciągniesz, Malina. I mamy to. Elegancko. Tutaj sobie zapiszemy. Nasza tuba 2. I w miarę gładki speedrun. O, już tam mamy the deep ones. O, snap. O, darn. Biegnij, Forest. Biegnij. W głębi nawet ci goni. No, 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 no. Tędy dobrze biegnę? Chyba nie biegnę dobrze. Chyba nie biegnę dobrze. A, kamera. O. Gdzie odchodzi? Gdzie jesteśmy? Carnby, wyłaź. O. O, dobra. Szafa, gra, meble tańczą. Nie z tej strony. Zapisz grę. Eudas. Tu może się zawali wszystko. Carnby, co ty robisz? Głębinowiec, gdzie ja jestem? Umarłem. This man is dead. No big surprise. Skoczymy tędy. Nie, zjeżdżaj. Nie przeskocz tego. Hop na to. Zapisz grę. Eudas. Dobra, co coś tylko szturchnęło, więc nie ma tragedii. Dobra. Tak, teraz będę notorycznie zapisywał po każdym filarze. Oczywiście zapomniałem włączyć stopera, ale w tym odcinku chyba już skończymy. Dobra. Mamy to. I nie. O, Long Johnson. O, Long Johnson. Akcja. Otwórz. Zamknięte. Kryształ weź, książka weź. Zapisz, Eudas. Memoirs of a lost soul. The mask must fall. You who discover this manuscript understand this. I am here at your side. I am waiting in the darkness of my crypt. Soon you will belong to me. One of my slaves wrote this document. I have lived for 3 centuries, and my name is Ezekiel Prakst, or Elijah Pickford. You may choose which to call me. I do not hide out of fear. My power is immense. I have sailed the 7 seas. My ship, the Astarte, spread terror through all the continents. The corsairs judged me like the Welsh judges of 1620, but they could not destroy me, and neither could the pirates. Now, I am immobilized. Damned Yankees! Witchcraft, voodoo, and the Cthulhu cult.
I know them all. I have reigned and implored the stones. Only the Cotonian haunts the cavern and resists me, but he dare not attack. I have need of a living body to regenerate myself. The Heartwoods managed to escape from me, but you who are reading these words, you will yield to my embrace. I hear your ragged breath, and smell the stench of your fear. I have vanquished death. I built DeSeto. I know what it is to wait. Cthulhu helps me. My servants will lay you upon the sacrificial stone. My roar will rend the night. You will be mine, and I shall reign once more. Come. Nie. Cthulhu jest po mojej stronie, ci to udowodnię. Patałachu. Zapiszmy sobie na naszej tubie 2. Czyli ten przeklęty pirat potrzebuje naszego ciała, żeby się po prostu zregenerować. Akcja. Przesuń. Zapis, pyk. I biegniemy na spotkanie z przeznaczeniem. Hop. Lewo, prosto, lewo, prosto, lewo. Nie. W takim razie prosto. Akcja. Dam. Mamy jeszcze jakąś oliwę? Niezbyt. The lamp is off. O, okej. Lampa włączona. Jak nie cierpię tego typu elementów w grach. Widzisz tylko 2 metry przed siebie i teraz kombinuj, w którą stronę polecieć. Psia krew. Jeszcze pani coś nawet czekał w tych korytarzach. Oprócz cennego czasu, który marnujemy w tym momencie na latanie w kółko jak patałach. Skończy się tak samo jak w Inherit the Earth. Lataniem w cholerne kółko. Ślepy zaułek. Rany, jak to teraz było? Mama zawsze powtarzała, jak jesteś w labiryncie, trzymaj się lewej strony. Lewa strona. Świetny plan. Mam nadzieję, że nam się uda. Dam. A co do samego Cthulhu i Voodoo, to akurat to jest dość mocno powiązane, dlatego że jeśli chodzi o powieść, znaczy opowieść, opowiadanie z Ewo Cthulhu, grupa kultystów Voodoo właśnie oddawała mu cześć. Jemu i jego pomnikowi między innymi, który był prawdopodobnie z kawałka meteorytów wrzeźbiony. Czy to jest jakieś wejście, czy po prostu... Kawał kamienia. Just nothing. Mam nadzieję, że latarnia się tak, tak szybko nie wyczerpie. Powiedzcie, że to tu. Oh my god, nie. Może na północ? O, chyba mamy trop. Chyba.
A gem. Nie? Ile są nam w latarni? 22. Użyj. Nie zgadnę, wrzuciłem go gdzieś tam, tak? Nie. Brawo, Diego. Muszę włożyć amulet do tego miejsca. Rzuci. Psia krew. Akcje. There's a mechanism to trigger. Tak, ja wiem, że jest mechanizm, tylko został jeden szkopuł. Gdzie wyrzuciłem talizman? Muszu, ty geniuszu. Derb tygodnia. Po niego tak wywaliłem, że gdzieś go wcięło. Cóż, będzie pierwsze cięcie w tej serii. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, tym razem tego nie wywalę. Teraz wyszło. Dobra. Teraz speedrun. The deep one, go away. Hak, weź. Talizman. Użyj. Dobra, the deep one się schował. Teraz bierzemy. Latarnia. Rzuć. Płoń. Get out of here, stalker. Zapisz sobie na i uda się. Biegnij, Carnby. Biegnij, ile sił w nogach. Oryginalnie w opowiadaniu Nawiedzony dom protagonista wlał do dziury, do grobu, jeśli można to tak nazwać, z tym dziwnym czymś. Praktycznie 3 baniaki kwasu siarkowego, przy drugim chyba stracił przytomność. I mu się nie dziwię. Dobra. Nie, po prostu skacz. Skacz, Carnby, ile sił w nogach. Aha. Teraz ki gdzie? No. O, w końcu. Świetna praca kamery, jest świetna. Teoretycznie mógłbym od razu polecieć tam, na dół. To chyba będzie najlepsze wyjście. Tak, hop. Dobra, gdzieś tam była ta dziura. Troski gdzie? Albo z drugiej strony? Tak, chyba z drugiej strony była. O, już widzę. Biegnij, Carnby. Choć na razie się trochę uspokoiło. Ale hej, za pół roku i się wyzbędzie dziwnych resztek z tego domu, no to będzie można tam znowu zamieszkać. Dobra. W sumie jakby nie patrzeć w opowiadaniu na widzony dom, po roku chyba znowu zaczęło to mieszkanie być wynajmowane przez rodowitego właściciela. Nie tutaj, Carnby. Nie tędy droga. Down. No, do Indiego to trochę ci brakuje, Carnby. Wylisz na to? Dziękuję.
Dobra, zapiszemy sobie na dom. Nasza tuba 3. Możesz biec? Proszę, cokolwiek. Carnby. Troszkę nam się spieszy. I dobrze o tym wiesz. Nie cierpię mechaniki biegania. Jak ja jej nie cierpię? Teraz chyba było na prosto. Chyba tak. I w tym momencie wyjdziemy w piwnicy. I do głównego wyjścia. Potwory i kultyści otoczyli wszystkie wyjścia. Karmi ich zaskoczył. Wyszedł wejściem. Hej, nawet szczurów nie ma. Dobra, właśnie na górę. Go, Carnby, go! Szybki zapisz na naszej tubie 1. Nie tędy. Biegnij, po prostu biegnij. Carnby, psia krew. Żadnych przedwiecznych. Nic. Jakże radosny finał. A czy to na pewno koniec? Dzień dobry. The end. I to by było na tyle. Stare, dobre Alone in the Dark. Czyli mam nadzieję, że jeszcze dorwę, znaczy dorwę, że się zabiorę gry z tej starej serii. Co do samego Alone in the Darka, całą starą trylogię można dorwać na serwisie GOG za bodajże 24 zł, więc z czystym sumieniem was do tego zapraszam, więc... Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, sami przejdźcie Alone in the Dark, jedynkę, dwójkę, trójkę z tych starych. Serdecznie polecam. Opki co? Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie tej serii. Na razie, hej!